Po polskich drogach porusza się niespełna 2 miliony motocyklistów. Liczba ta przyrasta mniej więcej w tempie około 10% rocznie. Każdy z motocyklistów musi mieć ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego, jednak jest to zdecydowanie niewystarczająca ochrona, by zapewniała nam poczucie bezpieczeństwa w trakcie naszych podróży motocyklowych. Chociażby przysłowiowe złapanie gumy uniemożliwia w przypadku motocykla dalszą podróż. W samochodzie mamy zazwyczaj koło zapasowe, natomiast w motocyklu absolutnie na takie koło zapasowe nie ma miejsca. Ponadto w przypadku motocykla mamy do czynienia z dużo mniejszym zbiornikiem paliwa, który wystarcza zazwyczaj na około 150-200 km jazdy, dlatego motocykliści powinni być szczególnie wyczuleni na to, gdzie znajdują się stacje, by nie doprowadzić do sytuacji, że utkną po prostu w szczerym polu bez możliwości dalszego poruszania się. Oprócz tych dwóch sytuacji motocykliści są narażeni na zdecydowanie więcej problemów w trakcie jazdy. Zerwanie linki sprzęgła czy chociażby rozładowanie akumulatora to są problemy bardzo często nie do przejścia. Lekarstwem na tego typu bolączki jest ubezpieczenie assistance, czyli ubezpieczenie pomocy w drodze, które zapewni nam bądź naprawę na miejscu, bądź odholowanie naszego pojazdu do wskazanego przez nas warsztatu. W przypadku samochodów osobowych ubezpieczenie assistance jest bardzo popularnym dodatkiem. Około 50-60% kierowców decyduje się na zakup tego ubezpieczenia. Natomiast w przypadku motocykli udział klientów wykupujących ubezpieczenie assistance jest dużo, dużo mniejszy, bo oscyluje zaledwie w granicach 10-15%. Warto pamiętać o tym ubezpieczeniu, zwłaszcza w sezonie letnim, w sezonie motocyklowym, kiedy wielu motocyklistów decyduje się na dalsze podróże niż tylko jeżdżenie w koło przysłowiowego komina. W kompensie na przykład maksymalny limit pomocy, limit holowania dla ubezpieczenia assistance wynosi aż 1500 km, więc można sobie z poczuciem bezpieczeństwa pozwolić na podróż nawet na Bałkany.